Cześć, znajdujemy się w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. Jest strasznie zimno, a ja idę do kawiarenki w tym muzeum, żeby porozmawiać z dyrektorem tej instytucji na temat wiatraków, w tym też polkowickiego wiatraka. Znajdujemy się w kawiarni na terenie Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa Osiecznej, a z nami jest pan Jarosław Jankowski, dyrektor. Jedna z funkcji tutaj, dyrektor muzeum, prawda? Tak. Więc na terenie muzeum znajdują się dwa zabytkowe wiatraki. Trzeci jest, z tego co się orientuje, w rękach prywatnych. Wszystko u pana Jarosława wzięło się od wiatraków, zaczęło się od wiatraków, dlatego moje pierwsze pytanie, skąd narodziła się pasja do wiatraków? No, poniekąd jest to pasja związana z tradycją rodzinną. No, jak wielu z nas, mamy swoich przodków, dziadków, pradziadków, każdy z nich czymś się dawniej zajmował. Wiesz, w mojej rodzinie zajmowano się młynarstwem. Dlatego też moje zainteresowanie tymi obiektami. Jakby pan mógł opowiedzieć coś o obiektach, które znajdują się na terenie muzeum, czyli o tych dwóch wiatrakach, które, tak jak pan też wspomniał, najprawdopodobniej pan też konserwował, tak? Tak. No, tutaj mamy dosyć wyjątkową rzecz, dlatego że mamy trzy obiekty wiatraków typu koźlak. Jest to jedyne już takie zgrupowanie, czyli taka gromada, czy dawniej nazywana armadą wiatraków, która pozostała w Polsce. To są obiekty, które wszystkie pochodzą z XVIII wieku i stoją tutaj od daty wybudowania do dnia dzisiejszego. Oczywiście na tym wzgórzu było kiedyś takich wiatraków tutaj 12. Do dzisiaj pozostały trzy. Najstarszym wiatrakiem jest wiatrak Franciszek, pochodzący z 1761 roku. Drugim wiatrakiem jest wiatrak Adam Józef, który pochodzi z 1763 roku. I mamy właśnie ten prywatny wiatrak, który jest to wiatrak Leon, pochodzący z 1789 roku. W tymże roku skończyliśmy jeszcze wybudowanie nowego zupełnie wiatraka, który jest czwartym i nosi na imię Jan. Ale czy ten wiatrak, który państwo w tym roku wybudowali, jest rekonstrukcją wiatraka, który stał wcześniej tutaj, czy po prostu to jest nowa wizja, nowa koncepcja? Nie, jest to zupełnie nowy od początku do końca wiatrak. Czyli jakby przedłużenie historii do tych starych wiatraków, jakby ślad dzisiejszych czasów dodajemy, tak? Jest jeszcze takim ciekawszym obiektem, dlatego że został pomniejszony wymiarowo do głównego operatora, którym są u nas dzieci. Dzieci są operatorami tego wiatraka. Czyli tacy mini młynarze, można powiedzieć. Dokładnie. Tak? Czy te wiatraki nadal działają? Mówimy o tych dwóch zabytkowych. Czy można przyjść do pana ze zbożem i dostaniemy w zamian mąkę? Już niestety muszę zmartwić, że nie mamy powrotu do dawnego młynarstwa. Czyli obiekty, które mamy u nas, są obiektami sprawnymi, natomiast w formie zachowawczej. Czyli rozumiem, że jakby była, jest taka możliwość, żeby jeszcze zboże zemleć na mąkę i uzyskalibyśmy mąkę. Myślę, że tak, jest taka możliwość, natomiast tak już wspomniałem, nie będziemy eksperymentować z 300-letnim prawie obiektem. Jasne, ale rozumiem, że drewno, które nadal jest przy tych wiatrakach, to jest oryginalne drewno z czasów, kiedy budowano ten wiatrak. Wnętrze, cały szkielet, łącznie z maszynami, tak. Natomiast
poszycie zewnętrzne, to jest tak, że pewne elementy wiatraków wymieniamy co pewien okres czasu. Czyli mamy poszycie zewnętrzne, czyli tak zwane ściany, które zmienia się co 70 lat. Galerie przy wiatraku wymienia się co 50 lat. Dyszle wymienia się co 100 lat. Śmigła najczęściej odlatują, bo żywotność najbardziej skrótka, narażone na czynniki zewnętrzne. Czyli od 12 do 15 lat dajemy żywotność śmigła. Od 12 do 15 lat. Tak, natomiast dach to jest około 100 lat. Mam jeszcze takie jedno pytanie, bo wcześniej rozmawialiśmy z panem Jarosławem o tym, że jego historia dotycząca wiatraków nie jest tylko związana z Osieczną i z tymi wiatrakami, które mamy tutaj, tylko pan Jarosław zajmuje się również renowacją wiatraków w całej Polsce. I z tego, co się dowiedzieliśmy, nawet jeden z tych wiatraków jest wchodzi w skład kompleksu Malborskiego Zamku, prawda? Tak. No, w naszej historii wyremontowaliśmy już ponad 80 obiektów. Pracowaliśmy na terenie całego kraju, pracujemy. Jest tych obiektów bardzo dużo. Przekrój tych obiektów, które remontujemy, to też jest dosyć szeroki. Począwszy od różnego typu wiatraków, które remontujemy, poprzez młyny, młyny wodne, młyny przemysłowe. Tutaj w większości są tutaj inwestorzy, to są inwestycje prowadzone przez samorządy, które dzisiaj mogą na tego typu inwestycje sobie pozwolić, z tego względu, że są to bardzo duże koszty. A zazwyczaj, jeżeli pan zajmuje się renowacją wiatraków, one są w rękach samorządów czy bardziej prywatnych ludzi? W większości jest tak, że mamy tutaj do czynienia jeszcze z prywatnością, dlatego jest taka sytuacja patowa poniekąd, dlatego że właściciele mają prawo do tego obiektu. Z litery prawa, czyli z prawa o zabytkach, właściciel powinien jak najlepiej dbać o ten zabytek. A w praktyce jest tak, że po prostu oni nie mają na to żadnych funduszy, no i nie wiedzą, jak pozyskiwać te fundusze. Dlatego też jako fundacja Ratujemy Zabytki Drewniane pomagamy takim osobom, po prostu staramy im się wytłumaczyć, co mogą w danej sytuacji zrobić. I tych sytuacji jest wiele. Począwszy, że mogą wziąć te sprawy w własne ręce i zacząć sami remontować i poniekąd później żyć z profitów tej pracy, do już ostatecznych takich rozwiązań, gdzie nakłaniamy o zbycie tego obiektu. No, wiatrak jest zabytkiem ruchomym, o czym mało kto wie, czyli możemy ten wiatrak i dowolnie przenieść, zdemontować, tak, i translokować go w inne miejsce i tam wybudować. I tutaj też nakłaniamy do tego typu działań, dlatego że jeśli nie zrobimy nic, to ten obiekt ma zniknąć. Tak jak dużo wiatraków w naszej okolicy, bo kiedyś ich było wiele, prawda? Zresztą każde miasto, szanujące się miasto, powinno mieć taki wiatrak, bo on dawał podstawę żywieniową, czyli mąkę, prawda? Tak, no wiemy dokładnie, że okres od wieku XVI aż do wieku XIX, no to swoistymi takimi właśnie młynami wiecznymi były wiatraki, które otaczały miasta. No i tam głównie odbywała się główna produkcja mąki. Tak było też w Polkowicach, ale o Polkowicach porozmawiamy troszeczkę później, bo zanim przejdziemy do naszego polkowickiego wiatraka, który wcześniej też był drewnianym wiatrakiem, ale to wszystko za chwileczkę, chciałbym zwrócić uwagę na publikację, której autorem jest pan Jarosław. To jest Historia Młynarstwa Świata. Mógłby pan coś bliżej opowiedzieć nam o tej publikacji, która, jak się dowiedzieliśmy, jest jakby Biblią dla adeptów wiedzy na temat wiatraków? Tak, no jest to swoiste kompendium wiedzy na temat młynarstwa, takie w pigułce. Ja może sobie otworzyć. Dlatego, że mamy tutaj 170 ilustracji, które ukazują przekrój ewaluacji niejako i historii dawnego młynarstwa, czyli okres od kamienia łupanego aż praktycznie do
końca wieku XIX. Jest tutaj ukazany szereg typów młynów, czyli my tylko znamy młyny wodne w większości, natomiast były młyny łodne, młyny, które były kuźniami, olejarnie. Dużo było też typów wiatraków, które były uruchamiane w różnych miejscach w naszym kraju, w zależności gdzie dany tutaj mistrz posiadał praktykę. No często jeśli na przykład w rejonie Dolnego Śląska część rzemieślników niemieckich, która napływała z rejonów Francji dzisiejszej, to spotykamy też wiatraki typu francuskiego, gdzie mało na ten temat u nas wiemy w ogóle, a ja miałem możliwość remontowania już takiego obiektu. Ale na terenie Polski? Tak. Tak? A w jakiej miejscowości? Taki obiekt znajduje się w miejscowości Pietrzyków, koło Wolkowa. A, czyli Dolny Śląsk. Tak, i tutaj inwestor prywatny odrestaurował ten obiekt, stąd też byłem zdziwiony, że tego typu wiatrak nagle znalazł się tutaj w naszym kraju. W większości uważany za wiatrak typu holenderskiego, dlatego że u nas, jeśli obiekt jest murowany, wiatraczny, to już ma niejako taką plakietkę definicji wiatraka holenderskiego. Tak jak nasz holenderski w Polkowicach wiatrak. I tutaj chciałbym wrócić, bo nasze drogi z panem Jarosławem jakby połączył wiatrak w Polkowicach, bo pan Jarosław jest twórcą śmigłów, które teraz można zobaczyć przy wiatraku w Polkowicach, prawda? Tak, no tutaj wiatrak holenderski typowy, który znajduje się w Polkowicach, no był dla nas olbrzymim wyzwaniem. A dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy na wysokości ponad 30 metrów wieszaliśmy śmigła. Aha. Generalnie wieszamy na wysokości około 10 do 11 metrów. Także to też było wyzwanie. No, ruchy wiatru, które tam się odbywają w połączeniu z filigranową konstrukcją śmigieł, no, było ciekawie. Nie należy to dla... To rzemiosło nie należy do ludzi o słabych nerwach, powiem tak. Natomiast faktem jest, że byliśmy tutaj jednocześnie też autorami wału skrzydłowego, który podtrzymuje całą tą konstrukcję łącznie z głowicą. Sama głowica, która była dla nas żeliwa, waży równo 1003 kg, czyli tonę. Robi wrażenie. Dodajmy jeszcze 800 do tony wagi śmigieł. I w tym momencie niejako mamy już taki wzrokowy ciężar, który jest na zewnątrz, który jeszcze musimy utrzymać w jednej pozycji. Czyli dodatkowo musiał być jeszcze sprzężony, dawniej był sprzężony hamulcem na kole palecznym, a tutaj akurat koła nie mamy, musieliśmy zastosować obejmy stalowe, które utrzymują te wał w jednej pozycji. A dzisiejsze śmigła polkowickiego wiatraka to jest rekonstrukcja, prawda? Tak, jest to rekonstrukcja pod projekt. I czy te śmigła można było zobaczyć jakby w pierwotnej wersji wiatraka, czy one się różnią troszeczkę od pierwotnej wersji? Myślę, że są chyba raczej identyczne. Tak sugerowaliśmy się na bazie archiwalnych pocztówek i zdjęć. Myślę, że spełniają to. A jakby pan pokusił się odpowiedzieć na pytanie, skąd w ogóle w Polkowicach wziął się wiatrak typu holender? Myślę, że dawni ludzie chyba też podróżowali, mieli jakiś zasób wiedzy na ten temat. I tutaj wiatrak polkowicki, dodajmy, że stoi na miejscu XIX-wiecznego wiatraka typu koźla, który uległ spaleniu. Spalił się po prostu. W 1846 roku. I tutaj właściciel podjął wezwanie, że odbuduje ten obiekt. Podejrzewam, że chyba były takie trendy też i pewne przemyślenia, że już iść na bardziej, w skalę bardziej przemysłową, czyli musiał być to obiekt wielofunkcyjny, który oprócz tego, że był jednocześnie większym obiektem, to jednocześnie dawał większą możliwość produkcyjną tego obiektu. Ja dodam tylko, że w Polkowicach wcześniej było 10 takich wiatraków, ostał nam się jeden, może z tego względu, że właśnie był murowany, więc
można powiedzieć, że bardziej trwalszy. On też stoi w dość specyficznym miejscu, bo on stoi na wzniesieniu. Nie dość, że Polkowice są dość wysokim punktem w okolicy, to nasz wiatrak jeszcze jest na dodatkowym wzniesieniu. Czy to było typowe miejsce do postawienia takich wiatraków? Tak, generalnie szukano nurtów wiecznych, czyli miejsc, gdzie odczuwamy ruch powietrza, czyli taki jednostajny, jednokierunkowy ruch powietrza. Przeważnie było to na wzniesieniach, górkach, pagórkach, które były odsłonięte i wtedy ta siła wiatru była dosyć znaczna, miała możliwość rozpędzenia się na powierzchni i dawała możliwość takiej pracy tych śmigieł z obciążeniami. Z obciążeniami typu żarna i maszyny, gdzie no, również one dawały pewien swoisty opór. Dlatego jeśli były jakieś tereny, które posiadały wzniesienia, to było łatwiej budować te obiekty. Gorzej było na takim regionie tutaj wielkopolskim, gdzie mamy generalnie tak niziny teren płaski, to wtedy usypywano dodatkowe wzniesienie sztuczne, które nawożono, czekano aż kilka lat, ona po prostu się, jak to mówiono, uleży i tworzono tak zwane mójniska. I na bazie tego mójniska dopiero stawiano wiatrak, dlatego że on już stał parę metrów wyżej i mógł sięgać wiatru. Czyli budowa takiego wiatraka przyciągała się, to był długi proces, prawda? Zanim usypali wiatrowisko, które musiało parę lat uleżeć, dopiero później stawiali wiatrak, wtedy taka budowa mogła trwać. Tak, no tutaj jeśli chodzi o sam wiatrak, to był takim obiektem mistycznym, duchowym bardzo. No tak, bo dawał nam mąkę. Tak, na chleb. Ustawiano podwaliny wiatraka według ściśle określonych kierunków świata. A jak to były kierunki? No tutaj mamy północ, południe, wschód i zachód. Tak. Tymi czterema... I on centralnie musiał stać, tak? No i one wskazywały kierunki świata. Jednocześnie bardzo jest wiatrak jako takim obiektem mistycznym, dlatego że gdy spojrzymy z góry, układ tych podwalin tworzy nam układ krzyża greckiego, a jeszcze otoczony jako promieniem tego dyszle, który tworzy nam tutaj pełen okrąg 360 stopni, czyli zamyka ten krzyż, to tutaj w chrześcijaństwie szczególnie podkreśla tę wagę. Czyli ten przemiał chleba, jako tutaj przemiał zboża na mąkę, który dawał chleb, to było pewne sakrum. Czyli można, czyli tak ten... prawie jak mała świątynia, bo świątynia tak. Też się buduje na planie krzyża. Bądź no, tutaj może tak daleko mieszę. Natomiast jest wiele, wiele rzeczy takich wspólnych. Zresztą folklor niezwykle jest bogaty, jeśli chodzi tutaj o te rzeczy. Miejmy nadzieję, że będzie więcej osób, które będą dbały o te zabytki kultury, naszej kultury. I doczekałem się swoich renowacji, tak jak polkowicki wiatrak doczekał się swojej renowacji. Miejmy nadzieję, że będą nam długo służyły, może już nie w swojej pierwotnej funkcji, ale w innych nowych kulturowych funkcjach. My z panem Jarosławem moglibyśmy tak jeszcze długo, długo rozmawiać o wiatrakach, bo to w sumie większość pana życia poświęcona jest wiatrakom. Tak, no dodam, że tak wspominaliśmy, dlaczego te obiekty restauruję. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych dzisiaj obiekt, który ma ponad 100 lat, jest cennym zabytkiem. U nas w takim zwykłym, klasycznym wiatraku, który spotkamy gdzieś w formie nawet ruiny, na polu, sam główny trzpień, czyli ten król, albo sztrymber, jak w języku mynarskim mówiono, który jest z dębu, to często ten dąb, żeby był wycięty w taki sześciokąt, to musiał rosnąć w borze ponad 800 lat. Jak dodamy do tego jeszcze te 300 lat, co był wycięty, mamy materiał, który ma 1100 lat, czyli on jest tak samo wiekowo stary, jak nasze państwo polskie. Czyli wiatraki w muzeum pamiętają jeszcze piastowskie czasy, można powiedzieć. Na pewno drewno tak. I to jest świetny kawałek historii. Ja dziękuję panu za rozmowę, a my chyba udamy się teraz zobaczyć wiatraki w Osiecznie. Zapraszam.